Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, która istotnie wpłynęła na nasze życie, wracamy do jednego z najpiękniejszych spotkań w roku w ogóle, spotkań noworocznych, które gromadzą różne środowiska, różne osoby. Na spotkaniu noworocznym prezydenta miasta Biała Podlaska, pana prezydenta Michała Litwiniuka, którego bardzo serdecznie witam. Najlepiej definiuje nasze plany i możliwości projekt budżetu miasta, który stał się uchwałą wskutek jego przyjęcia przez Radę Miasta i mimo wprowadzonych doń pewnych zmian nie zostały dokonane żadne o charakterze strategicznym, bo wszystkie bardzo ambitne zamierzenia, które w nim zaplanowaliśmy, będziemy w stanie zrealizować. I to będzie już czwarty rok tej kadencji, czwarty pełny rok kadencji, w którym będziemy mogli kontynuować naszą inwestycyjną ofensywę. Dotychczasowe 3 lata to bezprecedensowy poziom nakładów inwestycyjnych, także i na najbliższy rok taki sięgający docelowej wartości tych zamierzeń ponad 100 milionów złotych przygotowaliśmy. Dzisiaj, dziękując tak licznemu gronu gości reprezentujących najrozmaitsze instytucje i organizacje tworzące naszą miejską tkankę, podkreślałem, że tworzymy wspólnotę, że ten rozwój Białej Podlaskiej jest wspólnym dziełem tych wszystkich środowisk, wszystkich mieszkańców, którzy na tak różnych polach i w tak wielu obszarach działalności tworzą ten rozwój Białej Podlaskiej. My jako samorząd staramy się być dla nich wszystkich wdzięcznym, solidnym, pracowitym partnerem. Dzisiaj usłyszałem wiele słów uznania, że za taki właśnie kierowany przeze mnie miejski samorząd jest postrzegany. To się nie zmienia. Tak działaliśmy i dokładnie z takimi samymi planami i ambicjami weszliśmy w ten nowy rok. Medale prezydenta miasta w związku z licznymi zasługami w szczególnie istotnych dla kończącego się roku obszarach otrzymali pan Paweł Iwaniuk, miejski koordynator do spraw dostępności i potrzeb osób z niepełnosprawnościami, pan Janusz Maraszkiewicz, który w ubiegłym roku odszedł na emeryturę, kończąc swoją wieloletnią misję, pracę na stanowisku Miejskiego Konserwatora Zabytków. Pan doktor Janusz Trzos wraz ze swoimi współpracownikami, paniami pielęgniarkami, którzy są naszym partnerem pomagającym prowadzić miejski punkt szczepień. To jest ogromna pomoc, którą otrzymali mieszkańcy miasta oraz komendant z Ochotniczej Straży Pożarnej z Sidorek, tej jedynej ochotniczej, którą mamy w Białej Podlaskiej, Arkadiusz Leszczyński, za wyjątkową sprawność pracy naszych strażaków, nie tylko w zakresie ich codziennych, świetnie znanych wszystkim obowiązków, ale także pomocy w okresie zmagania się z wyzwaniami pandemii, także sukcesu, jakim jest włączenie tej miejskiej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej do państwowego, krajowego systemu ratownictwa. Mam nadzieję, że rok 2022 i kolejny, czyli do końca tej kadencji, przyniesie przede wszystkim dla naszego miasta wiele ciekawych, mądrych decyzji, rozwiązań. Mam nadzieję, że Rada Miasta postawi sobie za najważniejsze rozwój naszego miasta i pomoc dla mieszkańców, żeby to mieszkańcy byli adresatem tych wszystkich naszych decyzji, które są podejmowane w Radzie Miasta. Ostatnie głosowania pokazały różnorodność. Ewidentnie tutaj było widać o zawiązaniu koalicji Białej Samorządowej z Zjednoczoną Prawicą, ale mam nadzieję, podkreślę to jeszcze raz, że nie będzie tutaj miało decydujący głos barwy polityczne, bo jesteśmy przedstawicielami mieszkańców i dla mieszkańców, dla naszego miasta podejmujemy te ważne decyzje. A jak rok poprzedni pokazał, miasto idzie w bardzo dobrym kierunku, rozwija się w bardzo szybkim tempie. Ten tempo będzie zachowane też w tym roku i mam nadzieję, że mimo tych takich dziwnych głosowań, jeśli chodzi o budżet, o przesuwanie tych środków, pokazywanie, może nawet rozpoczęcie kampanii wyborczej przez niektóre osoby, nie przeszkodzą nam wszystkim radnym w podejmowaniu mądrych, odpowiedzialnych decyzji, podkreślając, bo robimy to dla miasta, dla mieszkańców. Niech wszystkim Państwu i naszej ukochanej Białej Podlaskiej ten rozpoczęty rok przyniesie jak najwięcej powodów do optymizmu, jak najwięcej chwil rodzących uśmiech na twarzach, jak najwięcej szczęścia i radości. Dobrego Nowego Roku!